Harley Davidson, motory rozpoznawalne na całym świecie, bardzo popularne, bardzo drogie, amerykańskiej produkcji. No one w sumie to prawie straciły biznes w czasie II wojny światowej, bo wszystko było produkowane dla wojska i nic nie było produkowane dla cywili, także cywile się odzwyczaili od kupowania, no tyle tylko, że później po wojnie to sporo było z demobilu i jakoś wróciło. No jest to firma, która istnieje 117 lat już, 117 lat, także dosyć stara. Sprzedaje te motory, no i teraz jest jedna wielka awantura, no bo oni mają w różnych miejscach, w Indianie mają, w Wisconsin mają, w Pensylwanii mają, no i okazuje się, że też mają jedną fabrykę w Brazylii i mają w Tajlandii, także w Indiach również. Ludzie przychodzili, no szczególnie ci mechanicy, tokarze i nie tokarze, cały ta związki zawodowe, no oni nazywają to maszynist, czyli tych wszystkich obróbka skrawaniem, powiedzmy, i przychodzili do Trumpa, oni byli w Białym Domu, on tam odwiedził którąś z tych fabryk, no i mówił, że w zasadzie to nie pozwoli, żeby ją zamknąć, były takie różne rzeczy, no i ale teraz Harley Davidson powiedział, że oni zamykają i będą otwierali też jakąś fabrykę w Europie. Dlaczego mają otwierać w Europie, no i dlaczego szybko? Mówią, że od 12 do 18 miesięcy są w stanie uruchomić fabrykę. No dlatego, że Europa jako zemsta za te cła, które w zasadzie są identyczne, to co do Ameryki idą cła, to Ameryka chce mieć te same cła. Także to nie jest to, że Ameryka chce więcej clić niż Europa, chce po prostu wyrównać. To jest coś, co ludzie po prostu nie rozumieją. Tak, Ameryka podnosi cła, ale podnosi swoje niskie cła do poziomu ceł, które Europa daje do Ameryki. Dlatego Ameryka ma taki deficyt. Ameryka ma ten deficyt. No w każdym razie w Europie wszyscy muszą płacić ten VAT. No i teraz jak dojdą te cła, no to te motory będą kompletnie strasznie drogie, bo w Ameryce powiedzmy taki najniższy model, no to tam kosztuje 7-8 tysięcy. No i podatku w niektórych stanach to się płaci powiedzmy 5, 6, 7%. Są niektóre stany, gdzie można kupić bez podatku, no ale jeżeli się wykupi w jednym stanie bez podatku, a chce się zarejestrować w swoim stanie, powiedzmy, gdzie podatek jest, no to przy rejestracji trzeba mimo wszystko zapłacić podatek. No i później się płaci jeszcze podatek taki drogowy od wartości samochodu co roku, który spada proporcjonalnie do tej wartości samochodu. No ale Harley Davidson chce wyprowadzić produkcję do Europy, żeby oszczędzić na tych cłach. No i tutaj się zaczyna teraz jeden wielki cyrk, czy w sumie Trump jest zdenerwowany. No i mówi, że oni wywiesili białą flagę, że się po prostu poddali, a przez to poddanie to nie wiadomo, czy oni wygrają, no bo jeżeli ta aura, ten taki prestiż tego motoru amerykańskiego, no to on zacznie znikać. On zacznie znikać i przypuszczalnie te ceny też nie będą dużo lepsze, no bo to takie motory dla ubogich zaczną być, no i to odpadnie to wszystko. W Europie Harley Davidson sprzedał w zeszłym roku 40 tysięcy motocykli, a w Ameryce sprzedał 160 tysięcy motocykli, czyli Ameryka ma w zasadzie 4 razy więcej niż Europa. No, też starają się sprzedawać w Indiach, ale powiedzmy jednym z tych zażaleń tych wszystkich tokarzy i tam tych robotników z Harley Davidsona, którzy starali się powstrzymać zatrzymanie z jednej z tych fabryk, no to było to, że w Indiach jest 100% cła, że w Indiach jest 100% cła po prostu i
I Indie zrobiły takie cło, no to Harley Davidson mówi, to my otworzymy tam fabrykę. Także takie zapory celne, to wygląda na to, że to działają dla firm amerykańskich, no bo jeżeli nie mogą sprzedawać swojego produktu, no to zaczynają stawiać fabryki, co jest jakaś paranoja. No, Trump jeszcze mówi do Harley Davidsona, no i tak tak w sumie to każdy normalny powinien wiedzieć, że te motory nawet produkowane poza Ameryką, wracając do Ameryki, będą opodatkowane, czy będą dodatkowo odsłonione. Także to nie wiadomo, czy ta decyzja całego tego kierownictwa i zarządu to ma jakikolwiek sens, bo 40 tysięcy tych motocykli sprzedanych, gdzie tam średnia, czy tam najniższy model to jest tam prawie 8 tysięcy euro, czyli tam niecałe 10 tysięcy dolarów, no to oni zrobili 25% podatku takiego zaporowego, czyli te 40 tysięcy razy tam 25, no to będzie około miliona, 100 milionów znaczy. Także to są duże sumy, które firma się stara jakoś nie zapłacić za to. No ale czy to im wyjdzie? No nie wyjdzie. No wygląda na to, że jednak faktycznie wywiesili białą flagę, no i ta flaga im chyba nie pomoże, tym bardziej, że jeżeli w Ameryce sprzedali 160 tysięcy i ludzie zobaczą, że po prostu to nie jest już amerykańska firma, no to jakaś taka nostalgia, czy chęć popierania ich, czy tego, co Make America Great Again, czyli ten zróbmy Amerykę wielką znowu, a oni uciekli, no to ze strony społeczeństwa, ze strony nabywców jest sporo motorów na rynku amerykańskim, między innymi z Indii, także japońskie są popularne i wciskają się one w latach tam 60-tych, 70-tych, no to zrobiły furorę, bo to były takie różne malutkie te zaczynali różnymi motorowery i tak dalej, 50-125 malutkie, no ale teraz, no to jednak te motocykle Hondy szczególnie, to są popularne, no i są tańsze i ludzie już nie wnikają za bardzo w ten amerykański Harley. Jest to dosyć prestiżowe i jest to pewien fason taki, no ale to wszystko może się rozmydlić, szczególnie jeżeli oni uciekną z rynku produkcji amerykańskiej. Także piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, jeżeli nie zasubskrybowaliście, odwiedzajcie inne, oglądajcie inne filmiki i do następnego.